Witam Was serdecznie. Chciałam Wam pokazać dzisiaj, jak zrobiłam wiszące kwietniki, takie oto jak na zdjęciach, z pojemników, które kupiłam w Pepco w całkiem przystępnej cenie po 12 zł za sztukę. W oryginale wyłożone płótnem i są to chyba pojemniki na jakiś przydasie. Po zdjęciu wkładu od razu widać, że wcale nie są one takie liche i dodatkowo wzmocnione metalowym okręgiem. W tych miejscach, gdzie podklejone są taśmą, wierciłam dziurki na głębokość 2 cm od rantu, żeby nie trafić na metalową obręcz. Użyłam małego wiertła trójki, natomiast sznurek ma 5 mm, w związku z tym nawiercając dziurkę, potem jeszcze wiertłem starałam się ją poszerzyć. Tak samo nawierciłam dziurki, dwie kolejne, w tych miejscach, gdzie wzmocnione są taśmą. Jesteśmy już prawie u celu. Pozostaje przeciągnąć sznurek. Użyłam sznurka 5 mm i przeciągałam w każdą dziurkę od zewnętrznej. Przyznam, że myślałam, że to trudniej pójdzie z tym przeciąganiem sznurka, ale delikatnie wkręcając i pociągając z drugiej strony idzie gładko. Jeszcze przez jedną dziurkę i mamy to. Ile sznurka potrzebujecie? Nie potrafię odpowiedzieć. Zależy to oczywiście od tego, jak wysoko czy jak nisko będzie wisiał Wasz kwietnik. Na pewno zanim przytniecie sznurek, weźcie sobie zapas, taki żeby było z czego przyciąć. Na koniec związujemy dwa końce. Jak już się wyplączecie, ja się zaplątałam totalnie w tych sznurkach. Jest prawie. O! Mamy to. Jeśli jest zapas, to nie jest problem. Problem będzie tylko wtedy, jeśli będzie sznurek za krótki. Zawsze w tym miejscu można go związać jeszcze krócej. Supełek schowamy o tak właśnie, wewnątrz naszego kwietnika. Pozostaje wyregulować tylko sznurki, a jeżeli okaże się, że są za długie, to jeszcze dodajemy dodatkowy supełek, związujemy w tym miejscu, tak żeby go nie było widać na zewnątrz kwietnika. I na koniec kłopot z tą felerną dziurą w dnie pojemnika. Jeśli pojemnik stoi na półce, to oczywiście jej nie widać, ale jeśli kwietnik ma wisieć, to już niestety będzie. Ale taki problem to nie problem oczywiście. Zakryję chwostem. Z kartonu wycięłam pasek szerokości 8 cm. Tyle właśnie będzie miał chwost. A jak zrobić chwosta? Myślę, że każdy z Was wie, ale tak, dla pewności przypominam. I na tym etapie pracy najważniejsze są ostre nożyczki, których oczywiście ja nie miałam, bo szewc w dziurawych butach chodzi. To była masakra nożyczkowa. Udało się, ale w bólach.
Teraz jedną część sznurka zostawiam u góry, na dole zawija się pętelka i wokół tego owijam chwost, mocno zaciskając. Na koniec przycinam sznurek i przez tą pętelkę przewlekam. Górny sznurek ciągnę do góry i zawiązane. Strasznie mi wstyd z powodu tych nożyczek, no ale trudno, no takie miałam, takich użyłam, dało się, dało. Rozczesałam chwost i jeszcze raz szumnie powiem, przycięłam, bo o równaniu nie ma mowy. Ale jeżeli macie ostre nożyczki, to te chwosty wyjdą Wam idealnie. Do zamontowania chwosta w dziurze i jednocześnie zamaskowania jej użyłam kleju na gorąco. Kwietnik gotowy. Chwosty jakie są, każdy widzi. Natomiast nie ma możliwości, żeby bezpośrednio w tym kwietniku posadzić rośliny. Dlatego użyłam wiaderek, które przycięłam. Solidnie wysypałam keramzytu na dno. Posadziłam rośliny i w takim pojemniku dopiero wsadziłam do kwietnika. Sam kwietnik ma standardową średnicę 23 cm, dlatego 22 cm, czyli miski i różne takie pojemniki zmieszczą się bez problemu. Pozostaje powiesić, ciut wyrównać i cieszyć oko. Mam nadzieję, że ten pomysł na wiszące kwietniki Wam się spodoba, bo wyglądają one o niebo lepiej niż zwykłe plastikowe wiszące doniczki. Nawet jeśli nie na balkonie, to pięknie będą prezentowały się we wnętrzach. Dajcie znać!